Panie Mistrzu, pozwoli Pan? Mogę zacząć? Proszę. Tak, dobrze. Szanowni Państwo, powiem tak. Niedobrze się stało, no sobie żyłem spokojnie, krecią robotę robiłem, aż tu raptem poniosło człowieka, bo krew mnie zalewa i następuje taki moment, że tej krwi już jest za dużo i trzeba upuścić. No i upuściłem, no i się zaczęło. Od razu przystąpię do rzeczy. Nie wierzę Amerykanom jak wściekłym psom. Nienawidzę ich jak wściekłe zwierzęta. Ktoś kiedyś widział wściekłe zwierzę? Nie mieliście szansy. Bardzo jest przyjemne, nawet się da pogłaskać. Pogłaskanie go, lisa na przykład, pogłaskanie, to już jest wyrok, ponieważ sierść lisa jest szorstka i otwiera skórę. I ta ślina, która jest na tej sierści, wchodzi w kriobieg już masz wściekliznę. Widziałem, jak ludzie głaskali lisa w Dolinie Kościeliskiej. Nie byli pewni, czy jest wściekły. Może był tylko mądry i przyszedł po kanapki. Nie wierzy Amerykanom, jak wściekłym psom. Nie jestem putinowcem. Nie, jest, nie należę do KGB. Nie jestem ruską kurwą, jak piszą w internecie. Natomiast umiem patrzeć, tak mi się przynajmniej wydaje, słuchać i kojarzyć fakty, wyciągać wnioski. I taki wierszyk Wam powiem, który jest wynikiem dynamicznej sytuacji historycznej, która się toczy. Nie ma powieleń. Wszystko się zmienia. Urodziłem się w PRL-u. Wszyscy wiemy, co to było za państwo. Jeszcze to państwo nie, nie doczekało się opracowania, czym było to państwo. Urodziłem się przy PGR-ze, więc widziałem lud na pierwszej linii frontu. A teraz ten wierszyk. Urodzony w niewoli, okuty w powiciu, że będę za ruskimi, nie myślałem w życiu. Wychowany na amerykańskich filmach, na micie amerykańskim. Na szczęście na mojej drodze stanęli żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Nie wiedziałem, że to są żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Oni byli pracownikami PGR-u, pracowali w szkole, w klubach sportowych i oni byli skamraceni. Stanowili tajną komórkę, świetnie się ze sobą znali. Powiat był nieduży. Przesiąknęli do organizacji sportowych, do organizacji harcerskich, wyławiali takich synków jak ja, i teraz dyskusja: albo im psuli dusze, albo, albo im ratowali dusze. To się okaże. Oni się nigdy nie ujawnili, nigdy. Umierali nawet nie pod swoimi nazwiskami, bo nie było rozkazu, aby się ujawnić. Nie ufali do samego końca. Natomiast. Od nich się dowiedziałem po raz pierwszy, jakim to ścierwem jest każdy rząd Stanów Zjednoczonych, wyłączając prezydenta Wilsona i prezydenta Hoovera, i wyłączając tych zacnych Amerykanów, którzy w 20 roku przyjechali do Polski, przywdziali polskie mundury, stanęli przed Piłsudskim na baczność i on im powiedział: Panowie, mogę wam tylko tyle dać. Te stopnie, które mieliście w armii amerykańskiej dostaniecie w polskiej, dostaniecie taką samą garzę oficerską jak polscy oficerowie, dostaniecie takie same rany i takie same odznaczenia. Ale zauważcie Państwo, to byli Amerykanie na polskiej ziemi w polskich mundurach, w polskiej armii, wykonywali rozkazy polskich dowódców. Zobaczcie, jaka subtelna różnica. Teraz będziemy mieli amerykańskie wojsko pod amerykańskim dowództwem eksterytorialne na polskiej ziemi. A my będziemy Indianami, pasztunami, Afgańczykami. Bo oni tak mają sprane mózgi tak ich szkolą. W konsekwencji, jak brykniemy, będziemy terrorystami, a do terrorystów się strzela bez ostrzeżenia. To się dzieje na naszych oczach, jak rozłożymy od wojny wietnamskiej, chociaż najmniej te wojnę rozumiałem, jak byłem młodym człowiekiem. Dzisiaj ją rozumiem. Mogę tylko się pochylić nad losem narodu wietnamskiego. Wszystko, co potem następowało, to łajdactwa i szubrawstwa. Ja nie mam wdrukowane do mózgu, że przyjmuję wszystko, co Amerykanie produkują, robią i mówią bez żadnych refleksji. Nie zgadzam się. Nie zgadzałem się na bombardowanie Jugosławii. Dlatego, że dupek, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie potrafił utrzymać swojego przyrodzenia na uwięzi i groził mu impeachment. Więc zgodził się, że będzie bombardował, bo koncerny amerykańskie potrzebowały tych bombardowań. Bo jak to wygląda? Firma Halliburton, wielki koncern światowy, który aprowizuje armię amerykańską od sznurówek po bomby. Właścicielami, współwłaścicielami koncernu Halliburton są wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych, kongresmeni. Oligarchowie amerykańscy oni sobie sami zlecenia zlecają, a naród płaci. Papier cierpliwy wszystko przyjmie. Ponoć w Iraku, armia amerykańska bombardowała państwo Isis, bombardowała i bombardowała, i bombardowała, i nie mogła go zniszczyć. Pamiętam w telewizji, nie mam telewizora, ale u kolegi widziałem, była defilada państwa ISIS. Trwała cztery i pół godziny, błękitne niebo. Pełne słońce. A oni na tych Toyotach jechali, maszerowali, pełne słońce, błękitne niebo, satelity wszystko widziały i nie nadleciał żaden amerykański dron, nie spuścił ani jednej bomby, nie wyleciał ani jeden pocisk, ale gdy w Afganistanie wyjdzie wesele poza opłotki wsi, to nadlatują amerykańskie drony i rozstrzeliwują tych biednych wieśniaków. Jedno wesele i sto Prawda? Wesele. I to jest, jaki to jest szybki proces ewolucyjny. Wesele i pogrzeb. Nie wierzę im jak wściekłym psom. Druga wojna światowa. Wybaczcie, szanowny panie. Wybaczcie. Nie ma innego określenia. Skurwysyństwo do potęgi podniesione. I możemy się użalać, że zostaliśmy zdradzeni, i będziemy biadolić i prosić wszystkich świętych, żeby się za nami wstawili. Nie ma takiej potrzeby. Tam na górze nie lubią biadolenia, żebrania i skamlenia. Bóg lubi silnych. Te wszystkie koncerny, na których, stoją, na których czele stoją neokoni, macie państwo świadomość, co to jest za określenie neokonserwatyści? To są trockiści. Trockiści. Poczytajcie w internecie. Do Wikipedii wszystko się wyświetli, nic nie wymyślam. Ich zadaniem, trockistów zadaniem głównym było tworzenie permanentnej rewolucji. Czegoś, co się nigdy nie kończy i stale trwa i napędza kasę. Czyli permanentnej wojny. Nie widzę powodów, żebyśmy my, Polacy, napędzali. Interes amerykański. Bo oni tu, dużym skrótem teraz lecę: oni tu potrzebują wojny. Tu, w Polsce. Tu, tu, w Polsce. Mieli już wojnę w Iraku, świetny teren działania pustynia, szeroko, daleko przeciwnik rozbrojony i głupi. Strzelali jak na wstrzelnicy do nich. Tu potrzebują wojny. Fantastyczny teren płasko rzeki do przeforsowania. Będą się bili nami. Ten zwrot, który wypowiedział francuski generał, następny dupek w, nasz, w kategorii naszych sojuszy Francja powiedział takie zdanie 3 września 1939 roku na połączonych obradach Sztabu Generalnego Francji i Anglii. 3 września już się biliśmy z Niemcami. Polacy się będą bili do ostatniej kropli krwi, a my do ostatniego Polaka. Oni bardzo lubią to zdanie. Zafundowaliśmy im duży okres oddechu od, 30, od września 1939 roku do maja 1940 roku, kiedy Niemcy przespacerowały się przez Francję. Tyle czasu do ostatniego Polaka. To też nasz sojusznik, jak z dupy trąba. Powiedziałem to kiedyś w Kałuszynie na rocznicy szarży na Kałuszyn, to attaché, Francji, Anglii wstali i wyszli. Nie wiedziałem, że byli na widowni. A potem pewna pani posłanka z PiSu próbowała mnie postawić na baczność i strasznie na mnie krzyczeć. Ale ja potrafię być hamem. To żadna sztuka. I też się odwdzięczyłem pani posłance PiSu. Takiej policzki drgały. Nie mogła zrozumieć, że ktoś może na nią krzyczeć. Wracamy do naszych baranów. Amerykanie. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej nieustannie prowadzą wojny, od 222 lat są w stanie wojny, ponieważ wojna to jest ich gałęź przemysłowa. Ja wiem, że każde takie zdanie wypowiedziane przeze mnie stawia mnie w szeregu rusofili, putinowców i kagiebowców i gazpromowców, co tam jeszcze można wrzucić. Bo tak mamy skonstruowane myślenie, że inaczej być nie może. Nie jesteś za Amerykanami? No to jesteś ruski. Różnica między Amerykanami a Ruskimi jest taka, że Rosjanie to nasz sąsiad. Sąsiad. Bić się z sąsiadem, to trzeba być pełnym idiotą. Z silniejszym sąsiadem. A z silniejszym sąsiadem, to już nie mam określenia, kim trzeba być. No. Ten sąsiad silniejszy, z którym żyjemy od iluś tam wieków, koegzystujemy lepiej lub gorzej, yy, ma dorobioną gębę. Ponieważ przerzucamy Sowiety na Rosję. A to zupełnie dwa różne zjawiska. Oczywiście Rosjanie mogą być sowietyzowani. Ale każdy rok cerkwi prawosławnej, czy ona ma duży wpływ na życie ludzi w Rosji, może mieć coraz większy, jest bardzo dobrym rokiem. Ponieważ zbliża nas, nas ku sobie. I dlaczego mamy, mamy być niezbliżeni ze sobą? Jesteśmy słowianami. Tego się dowiedziałem od żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jako chłopiec szesnastoletni o tym mi mówili. Ja wtedy byłem nastroszony jak jeż, ponieważ bazy Armii Rosy... Radzieckiej Armii Radzieckiej były w okolicy. Ja jestem chłopiec z Ziem Zachodnich. I widziałem ich na co dzień. Widziałem ich przejeżdżające pociągi z czołgami. Miałem świadomość, że oni nas tutaj pilnują albo okupują. Jak to zwał, tak to zwał. Amerykanie nie wiedzą, gdzie jest Polska. Im to Gancegal, Polska czy Syria. Naprawdę jeden pies dla nich. Polskę to z Holandii. No to niech bombardują Holandię, mam taką propozycję. Byłoby ciekawie. Holandia to straszne państwo. Taki eksperyment socjologiczny. Wszystko, co wymyślono w chorych ludzkich łbach, przećwiczono na Holandii. Teraz tam ćwiczą eutanazję. Eutanazję w Holandii można przeprowadzić na podstawie tylko tego, że dwóch lekarzy się zbierze i powie, ten pacjent nie rokuje szans na wyzdrowienie. I ciach, i po nim. Nowy zawód jest w Holandii: napędzacz na eutanazję. Taki facet, co to jest z, jest z, z pogranicza funduszu emerytalnego albo firmy ubezpieczeniowej. On napędza rodzinę, żeby poprosili dziadka, żeby dziadek już raczył dłużej nie żyć, bo, bo to się wszystkim opłaca. Rodzina ma spadek. Dziadek uwolni fundusz emerytalny ze swojej emerytury. No straszne państwo Holandia. Chociaż piękne. Byłem tam. Tam jeden członek mojej rodziny wyzwalał bredę nawet. Byłem w bredzie. Amerykanie nie chcą prowadzić wojny z Rosją pod swoją flagą. Tacy głupi to oni nie są. Muszą znaleźć frajera. Frajera, który będzie miał sprany mózg na przykład antyrosyjskością, będzie powtarzał kłamstwa, że w stosunkach polsko-rosyjskich mieliśmy samo zło i żadnych korzyści, ale co przejeżdżam przez krakowskie przedmieście, to na budynku Uniwersytetu Warszawskiego taki neon jest zapalony i tam napisane, teraz już chyba za 100, Kilkadziesiąt dni będziemy obchodzić 200 lat. A no, trzeba sobie zdać z tego sprawę, że Uniwersytet Warszawski został ufundowany przez cara Aleksandra I. Przedtem Warszawa nie była miastem uniwersyteckim. Więc trochę się nie zgadza. Mógłbym tak wymieniać, wymieniać, wymieniać. Macie Państwo internet, sobie znajdziecie. Amerykanie wywołali wojnę w Syrii. Może państwo wiecie, jak wywołali wojnę w Syrii? Syry, Syryjczycy w 2010 roku też sobie nie wyobrażali, że ich miasto, ich zabytki zamienią się w perzynę, że będą im robić różną krzywdę, że, że zrobią z nich emigrantów, że zniszczą ich życie, ich egzystencję. Wojna w Syrii zaczęła się od napisu na murze precz z asadem. Ponoć małe dziewczynki ten napis wykonały. Tak jak wojna Pierwsza wojna w Iraku się zaczęła od tego, jak zapłakana arabska dziewczynka w telewizji amerykańskiej mówiła, jak to wojska Husseina weszły do szpitala w Arabii Saudyjskiej i rozbijały, wyciągały, te, te żołnierze wyciągali noworodki z inkubatorów i rozbijały główki o ścianę. Potem się okazało, że ta dziewczynka to była córka ambasadora Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych. Ona nigdy nie była w Arabii Saudyjskiej, bo się w Ameryce urodziła. Ale to nie jest ważne. Jak powiedział wielki autorytet, największy z największych, światło światłości, prawda prawd, profesor Geremek, nieważne są fakty, ważne są fakty medialne. Teza powtarzana dzień za dniem, dzień za dniem, dzień za... zaczyna obowiązywać. A jaką my teraz słyszymy, że Putin chce najechać Polskę? Że Putin musi najechać Polskę! Putin o niczym innym nie marzy, tylko odpalić swoje czołgi o nazwie Armata i zerżnąć Warszawę. I mówi człowiek o nazwisku Orzeł, cokolwiek to znaczy. Adler. Tak? Adler. Adler. Może, Adler. może mi Adler. macie no no Adler? No dobra. W radio mówi ten Orzeł, w radio wnet mówi tak. Ponieważ jestem komikiem, to wam powiem, jak on mówi. W pierwszej fazie wojny Amerykanie zdobędą nawet Rzeszów, Rosjanie zdobędą nawet Rzeszów. Nie mamy szansy. Ich tempo ataku na Polskę będzie błyskawiczne. On to wie. On to wie, ten orzeł. Ale w drugiej fazie wojny przyjadą już wszystkie nasze sojuszniki i Rosja przegra, bo jest słabsza. On to wie, a generałowie rosyjscy nie wiedzą, że są słabsi. Ale, ale redaktor orzeł to wie i on to mówi w radio. On to mówi, że oni zdobędą Rzeszów. Przeworsk, przemyśl. On to wie. Ludzie tego słuchają i zaczynają. Wdrukowane mają w mózgu będzie wojna. Będzie wojna. Putin nas najedzie. Cokolwiek by nie mówić o panu Putinie, nie wygląda na idiotę. Mój wychowawca. Który mnie uczył jeździć konno, przedwojenny kawalerzysta, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Mówił, to nie są idioci. Jeśli coś zrobią, to tylko wtedy, kiedy będą wiedzieli, że mogą to zrobić. A po co mu to? A co on tym zyska? Zabawmy się w taką księgowość. Wjeżdżają tu Rosjanie. No to muszą nas pilnować. Scalają nas w nienawiści. Przejmują zadłużone szpitale, emerytów, bezrobocie. Co z tego mają? Partyzantkę za chwilę mają. Już pomijam takie drobne fakty, że atakują państwo Unii Europejskiej, że atakują państwo należące do NATO, i tak dalej, i tak dalej. Warszawa to nie Krym, proszę państwa. Warszawa to nie Krym. Ale zanim przejdę do Krymu, to powiem wam, co słyszałem wczoraj w, w Radiu Wnet z ust pana Gwiazdy. Pan Gwiazda, kojarzycie państwo, prawda? Zacny, dzielny człowiek. Mówi tak. W 88 roku, wczoraj w, radiu, w poranku Radia Wnet, możecie zobaczyć na internecie, bo to jest archiwalne nagranie. W 88 roku spotkałem się z ambasadorem amerykańskim i zapytałem się go, jak będzie? 88 rok, a ambasador amerykański mówi tak, no mamy z wami problem. Gwiazda się pyta, a jaki macie z nami problem? A no wasza gospodarka nam, nam się nie podoba. Dlaczego? Bo jak wy złapiecie oddech, to za dwa lata rozpieprzycie cały system gospodarczy w Europie i na świecie. Musimy coś z tym zrobić. I dalej mówi pan Gwiazda, cytuję, i rozbili nam gospodarkę w Perzynę przy PGR-ze, przy którym mieszkałem. I obserwowałem, jak ten PGR się rozwijał, jak tam ludzie pracowali. 40 lat, proces hodowlany, genetyczny, matki byków, osiągnięcia znakomite. Ludzie, naukowcy, młodzi, starzy, wiedzieli ta linia z tą. Fantastyczne efekty. Jeden telefon z Warszawy, wszystko pod nóż. Księgi stadne do ogniska, czterdziestoletnia praca tych ludzi na śmieci, a ci, ludzi w, a ci ludzie kopa w tyłek, potraktowani jak najgorsze bydło. Nikt się nawet nad nimi nie pochylił, bo taki był program rozbić wszystko. To szło z Ameryki rozbić wszystko. Nie wszystko było złe, nie wszystko przynosiło straty. Państwo, którzy tu jesteście, to jesteście ludźmi świadomymi. Możemy się zabawić, tylko czasu nam nie starczy, jakie firmy w Polsce przynosiły korzyści. Powiem Wam, dzisiaj się dowiedziałem: otwierają pod Wałbrzychem kopalnię węgla wysokokoksującego, którą zatopili kiedyś, a teraz oddają te kopalnie Australijczykom, bo w Wałbrzychu jest koksownia i ta koksownia pracuje, uważajcie Państwo, na węglu, który w 100% jest przywożony ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. My go tu koksujemy. Pewnie tak. Zobaczcie, jak nas traktują. I teraz ci, którzy nas nie uświadamiają, trzymają nas w pozycji niewolników, to są dranie i łotry. Niektórzy nieświadomi, świeć Panie nad nich duszą, ale niektórzy robią to świadomie. Niektórzy się zaprzedali Amerykanom do cna, do ostatniej kropli krwi i wkalkulowują tu, że tu będzie wojna. Zapraszam do internetu. Prezydent Lech Kaczyński wypowiedział te słowa. Nawet my tu w Polsce nie jesteśmy strachliwi, nawet jeśli tu będą lecieć rakiety. Zapraszam do internetu. Nakręcony film z wizyty Lecha Kaczyńskiego w państwie Izrael. Ja patrzę i widzę i słucham, co on mówi. I się zastanawiam, jak to? Przecież ten człowiek składał przysięgę, że będzie strzec Rzeczpospolitej, jej dobra i pomyślności obywateli, na konstytucję, na Matkę Boską kogo tam jeszcze. A on mówi, że najważniejszą rzeczą dla każdego rządu w Polsce jest los i interes Państwa Izrael. On to mówi. Ja to widzę, ja to słyszę. Wszyscy możecie to usłyszeć i zobaczyć w internecie. Kolega ma tutaj internet, może wam pokazać, zweryfikować to jak tego nie widzieliście. Czyli rozbili nam gospodarkę. Przeprowadzono na nas eksperyment. Trzymają nas w przeciąku bidy. Bo najtańsza jucha żołnierska płynie w naszych żyłach. Udowodniliśmy to w XX wieku wielokrotnie. Łajdactwo, co będę mówił o nas? Ja wam powiem o Żydach. Znacie Karskiego? Widziałem film w telewizji. Jeszcze PRL był. Jak Karski opowiadał o swoim spotkaniu z, z, z Rooseveltem. Jak przyniósł mu dowody, że Niemcy mordują Żydów. Pokazał mu te dowody. I Karski kara, 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 przeprowadził karykaturę Roosevelta. Powiedział, popatrzył na mnie wyniośle, zapalił cygaro i powiedział: Nie chce się wierzyć w te rzeczy, my się temu przyglądniemy. A Karski prosił: Zbombardujcie oświęcim. I nie zrobili tego, bo mieli w tym interes. Bombardowali Belgrad, bombardowali Europę, bo tak im pasowało, bo musieli rozbić Jugosławię. Bombardowali zubożonym uranem. Konsekwencje nie będziemy jeszcze wiedzieli, jakie będą. One się toczą cały czas. I tu w Polsce barany, durnie, głąby i idioci wierzyli, że to jest akcja humanitarna w telewizji. A zbrodnie Uczeka były przykryte, prawda, kołderką nieinformacji, i stworzyli państwo, Kosowo. Twór bandycki, to jest lotniskowiec amerykański. Co tam się dzieje, szanowni państwo? To, to co do mnie doszło, to już strach się bać. Prezydentem był człowiek, który wydobywał organy z rannych na froncie i handlował. Czyli chirurg. Właśnie. A propos, a propos, dziękuję, mistrzu. Ludzie w Polsce nie zdają sobie sprawy, jakie obowiązuje w Polsce prawo. Prawo o, o poborze organów do przeszczepów. Ludzie myślą w Polsce, że należy się czynnie zgodzić. Ja, taki, to, a taki, mam w dowodzie, takie, coś. I tu jest napisane, że jak umrę, będę miał śmierć mózgu stwierdzoną, która jest przepisem prawnym. Śmierć mózgu jest przepisem prawnym. W 1971 roku to ustalono. To ja oddaję wszystkie swoje organy, bo ja chcę być taki dobry. Ale przyszedł pan religa do Kwaśniewskiego i powiedział tak. Olek, bo byli na ty, my nie róbmy tak, żeby się Polacy musieli zgadzać. My zróbmy tak, żeby się Polacy musieli nie zgadzać. Bo wiesz, bo się wtedy nikt nie zgodzi. I ustalono prawo, które obowiązuje i nikt o tym nie wie. Wszyscy powinni o tym wiedzieć, tylko nikt o tym nie wie. Wszyscy jesteśmy dawcami, szanowni państwo. Ja nie, bo ja się zgłosiłem, że nie. Bo jest taka firma Poltransplant i tam trzeba się zgłosić, wypełnić ankietę, że się nie zgadzam na pobór organów. I zrobiłem to w październiku, i na 38 milionów ja miałem numer 113, moja żona 114 i moje dzieci po kolei następne tam takie numery. Zobaczcie, jaka świadomość. Czyli jak strzeli motocyklista czaszką obrók, i przyjedzie karetka i powie: Mamy tu zdrowego byka, jeszcze dycha. No to uuu, firma Poltransplantu Biorcza jedzie. I pobierają organy, nie muszą się pytać o zgodę. Jeszcze się pytają z rozpędu. A wiecie gdzie naj, najczęściej? W Podkarpackim. Tak nam zafundowali. I ta ustawa obowiązuje. I PiS! Chociaż były monity w ich stronę, zmieńcie tę ustawę. My nie jesteśmy bydłem rzeźnym. Dajcie nam szansę. To zróbcie kampanię. Człowieku, zgódź się oddawać organy. Wysyłajcie emisariuszy. Nie, potraktowano nas hurtem. Hurtem, wszyscy Polacy, po, na rzeź. Wracamy do Amerykanów. Amerykanie sobie policzyli. W tym roku mają 240 tysięcy dziewiętnastolatków, którzy się zarejestrowali w wojskowych komendach uzupełnień na kategorię wojskową. Jeśli połowa z nich będzie zdolna do walki, to mają 120 tysięcy. W przyszłym roku 180 tysięcy latków 90 tysięcy. I pan Macierewicz mówi, że wzmacnia naszą obronność. Tylko, że nie uczy Polaków strzelać i walczyć. Co proponują nam panowie z PiSu? Proponują nam weekendowe szkolenia. Oni chcą wziąć tych młodych ludzi, zaprzysiąc ich. Oni złożą przysięgę. Jeśli jej nie dotrzymają, to będą kim? zdrajcami Ja bym to zrobił tak, jak mi powiedzieli starzy żołnierze. Jeśli chcemy człowieka młodego nauczyć walczyć, to nie możemy go weekendowo uczyć. On przyjedzie w piątek, w sobotę będzie szkolony, w niedzielę będzie wracał, dostanie 500 zł. On się niczego nie nauczy. Bierzemy go na rok do wojska albo na 9 miesięcy, miesiąc unitarki, gdzie robimy z miękkiego synka twardy egzemplarz ludzki. Gdzie nogi mu przede wszystkim po tych licznych obtarciach mu zahartują się do, do wojskowych trzewików, i 8 miesięcy intensywnego szkolenia, walka, strzelanie, co tam jeszcze, co tam jeszcze, tam ten Rzemiosło wojskowe, i puszczamy do rezerwy. A potem co tydzień wołamy koleś, jaką masz twardą rękę, o, rączka ci zmiękła ćwicz, synek ćwicz? Nie, nie, nie. My mamy ich za przysiąc, bo na nich położą łapy amerykańscy generałowie. Bo potrzebują tej wojny. Takiej dziwnej wojny, która nie, nie wiadomo co to będzie, tak jak w, na Ukrainie. Tylko tam jest jeszcze sprawa prosta jak drut. Bo tam, jest, tam są ludzie rosyjscy, którym zabroniono mówić po rosyjsku. I tam jest Krym, który jest rosyjski, tak jak Kraków jest polski, Kosowo jest serbskie, Krym jest rosyjski. Pijany Chruszczow, mistrz potwierdzi, oddał Krym. Ukrainie, bo to nie miało najmniejszego znaczenia. Administracyjnie to pasowało. Ktoś powie, Krym był tatarski. Kiedy był tatarski? Kiedyśmy ich tam wyżynali? I kiedy Beniowski tam jeździł, tak? Z, z poselstwem na Krym. burzy nie Stany Mało tego, mistrzu. Bohater narodowy, tu mamy powstanie, powstanie styczniowe. Romuald Traugut, nasz dyktator, bohater narodowy. W 1856 roku walczył o rosyjski Sewastopol z Anglikami, Francuzami i Polakami. A jeszcze wcześniej walczył, gromił wiosnę ludów. Walczył z Bemem między innymi. Traugut był oficerem rosyjskim. Krym jest rosyjski i każdy zwrot w radiu, prasie, telewizji, że Putin anektował Krym, to ten, kto tak napisał albo tak mówi, powinien zostać spięści w ryj, bo za chwilę nam będą anektować Kraków. Cyganie na przykład. Tak się rozmnożą w Krakowie, że stwierdzą, my chcemy Republiki Romskiej z królem w Krakowie. I zrobią nam takie Kosowo. Ja oczywiście żartuję, przesadzam. Ale tak to wygląda w Kosowie, Szanowni Państwo. Nasi cyganie są Na szczęście. Tak, nasz, a poza tym Cyganie wolą się bawić niż, prawda, zajmować takimi niż walczyć. Tak. Więc bardzo im ta Polska pasi. Dlaczego im jeszcze pasi? A no ta Polska rozwali Unię Europejską. Ja mówiłem w tym filmiku, Jacques Delors poczuł się za dobrze i w 1989 roku wypowiedział wojnę gospodarczą Stanom Zjednoczonym. Powiedział, Unia Europejska jest tak potężna, 500 milionów ludzi, na takim poziomie intelektualnym, że my wygramy wojnę gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi, wejdziemy w układ z Chinami, z Indiami. No to oni to słyszeli, Amerykanie. I... Proszę bardzo. Irak, Libia, Afryka. Odkręcony kurek, wszyscy wyposażeni w telefony, w, w mapy, w kamizelki te ratunkowe i hajda na Europę. I co my robimy? Nie ustawiamy ciężkiego karabinu maszynowego, nie strzelamy do nich na granicy, nie zatapiamy, jak powiedział profesor Wolniewicz, zapytany: A co robić z tymi emigrantami? Powiedział: Zatapiać! Zatapiać, zatopiono by dwa i już następny by nie przepłynął. Przecież dokładnie wiedzą, kto tymi ludźmi handluje. Tylko nie mogą strzelać do swoich, szanowni państwo. Nie mogą strzelać do oficerów CIA, którzy to napędzają. A nam się międli o humanitaryzmie, o i tak dalej, nawet nie potrafię powiedzieć. Biedni syryjczycy. Też będziemy syryjczykami, jak nam zbombardują nasze miasta. Kto nam zbombarduje? No Amerykanie, bo jak oni tu przyjadą, jedna brygada, druga brygada, ten, kto chce wojsko kto chce obce wojsko do Polski wprowadzać, ten jest łotrem. Łotrem? Nie znam jego matki, więc nie mogę powiedzieć. Skurwielem jest. Nie znałem matki, więc nie mogłem powiedzieć. Łotrem. A co to? A co to my nie potrafimy swego obronić? W dobie rakiet. Taka sytuacja, że ktoś nam zagraża, jakiś sąsiad nam, Słowacja nam zagraża, panie mistrzu, Słowacja nam zagraża. No to my nie wołamy Amerykanów, żeby do tu przyjechali, bo słuchajcie, Słowacja nam zagraża. A propos, Słowacy nas napadli 1 września 1939 roku. To są fakty. Napadli nas i strzelali do nas, zabijali naszych żołnierzy, a potem się jeszcze większą hańbą okryli, ponieważ kawaleria słowacka brała udział w filmach Gebelsa robiąc za kawalerię polską i szarżując na czołgi, a potem uciekając jak sadobaranów. I to ten film chodzi po świecie jako film dokumentalny, a to był film Gebelsa, Więc atakuje nas Słowacja. I my jako państwo NATO dzwonimy do Ameryki, mówimy, słuchajcie, atakują nas Słowacy. No to w dobie techniki rakietowej ten generał amerykański po drugiej stronie mówi, dobra, odpalamy rakietę. Nie muszą tu fizycznie być. Jedna rakieta wystarczy, żeby zatrzymać przeciwnika, ale rakieta nie padnie. Na Petersburg, na Smoleńsk, na Moskwę, na Waszyngton, na Boston, bo po co? To jest zabawa nami. I teraz wszyscy politycy nasi, którzy wolą lizać zat amerykański i wystawiać główki do pogłaskania, i konsumować te różne rzeczy, które im podsuwają, na przykład pan Siemoniak, ten to był amerykański lizodup. Sam mu to wytknąłem 1 sierpnia 2014 roku pod katedrą Wojska Polskiego. To mnie borowcy otoczyli, ale nic mi nie mogli zrobić. Powiedziałem do niego, panie Siemoniak, tak się pan wyrywasz na tą wojnę na Ukrainę? To proszę, niech pan złóż pan obywatelstwo polskie, my pana wyposażymy. Niech się pan bije w Donbasie. A dlaczego nami? A bo go tam, bo tam go już tam w tym, a w tej Ameryce już go połychtali po jądrach. Przepraszam, przepraszam. Żona będzie oglądać i będzie krytykować. Więc pogłaskali go po główce. Nie wiem, co mu tam dali. Kokainę mu dali albo kawę mu dali. I on nami, tak, Polacy pójdą walczyć. I tu, proszę Państwa, ofiary Wołynia, jak anioł stróż, tkwią w naszej głowie. Bo Polacy za banderowską Ukrainę nie pójdą się bić. Ale co zrobił pan Macierewicz? Pierwsze, co jak był ministrem obrony narodowej, to reaktywował brygadę litewsko- Ukraińsko-Polską. A cóż to za pieprzony twór! Przecież tamci jeszcze nie są w NATO. A bo to trzeba było wysłać Polaków. No to zrobili ankietę w polskim wojsku, a Polacy powiedzieli wała: nie jedziemy się bić za banderowską Ukrainę, bo świadomość ofiar rzezi Wołyńskiej tkwi w głowach Polaków. I prosili Wołyniacy prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2004 roku jak pojechał na Majdan. Rzeknij o nas do prezydenta Juszczenki. Rzeknij o nas. A nie rzekł. Nie rzekł. Dał kart blanche. I co robi Juszczenko? Wyjmuje z niebytu małojców banderowskich. Nadaje im stopnie odznaczenia. Mundury im projektują. Oni wyłażą. No do czegoś się naród ukraiński musi odwołać. Ta, to jest propaganda. Wierzą, że Bandera był święty. Za chwilę go na ołtarze wyniosą. No, zmarł jako męczennik. Ale my za banderowców się nie będziemy bić. No daj panie, świeć panie nad jego duszą, tak. Ale ten drugi, co rżnął piłą, ten, co zrobili z niego bohatera w, w parlamencie... Ono, ano, ano. Toż to upokorzyli naszego prezydenta Komorowskiego. On tam naprzód nagulgotał, na nagulgotał, nagęgał tam, nakiwał się, wyszedł. O, go na bohatera. I jeszcze taka ustawa, że kto podważy, że to był, że to był bohater, do kryminału. No to, kochani, przełóżmy dwajchę na drugą stronę. Wyobraźmy sobie, że w Niemczech dochodzi do władzy facet, który mówi... Dywizje SS to były lwy. Podnosimy ich do rangi bohatera, stawiamy im pomniki. No to byśmy się zagotowali, bo to oczywiste. Ale panowie z PiSu są jeszcze bardziej precyzyjni. Zabrali pieniądze reżyserowi Smarzowskiemu na film Wołyń. O mały co by go nie skończył. Banki się zaczęły wycofywać. Słyszałem apel w internecie, jak mówił kasa na ten film. A wiecie dlaczego? Bo na tym filmie jest czarno na białym. Jeden film robi więcej niż 50 lat edukacji. Jak Polak zobaczy, jak to rezuny działały, no to będzie wiedział. A jak nie zobaczy, to za 10 lat następne pokolenie będzie kojarzyło banderę z chorągiewką na okręcie wojennym. Bandera, no taka, taka chorągiewka tam na okręcie wojennym. Do tego się zmierza, żeby wyczyścić naszą pamięć. I jak tu pogonić Polaków na wojnę z ruskimi? No więc od dwóch lat nas się straszy, że Putin anektuje Warszawę, bo wcześniej zaanektował Krym. A teraz, szanowni państwo, pierwsze kłamstwo ukraińskie. Kiedy się zaczął Majdan? Pani mówi w lutym. Hmm. Kto da mniej? W październiku. Tak jest. Ta, w październiku. W październiku się zaczął Majdan. W październiku. Wiktoria Nuland, asystentka Johna Kerry'ego, przyznała się w Kongresie Stanów Zjednoczonych, że kosztowało to Amerykę 5 miliardów dolarów. Pan Michalkiewicz mówi, ktoś tych ludzi musiał utrzymywać, bo oni nie chodzili do pracy, tylko tam siedzieli itd., dalej. Ale nikt do siebie nie chciał strzelać za bardzo. I to tak trwało i trwało, aż w lutym przyjechali zawodowcy z Blackwaters i strzelali do jednych i do drugich. Sprawców nie znaleziono. No i mamy ofiary, i o to chodziło. Mamy ofiary. Ofiary wywołują w głowie porządek odwetu. Ofiary tworzą fakty i potem już ciężko nad nimi przejść, ciężko przejść nad trupem. Trzeba trupa. Ameryka to udowodniła wiele razy. Zawsze im potrzebny trup. Nie wolno dopuścić do tego, żeby tu przybyli Amerykanie. Nie wolno. Nie wiem, jak to zrobić. Ja dlatego zabrałem głos, bo stopień, w... nie będę przeklinał, już mi się ulał. Z gaga mi wyszła. Już nie mogę słuchać tych tekstów. Mówiłem to już w 2014 roku w, w polskim punkcie widzenia w telewizji Trwam w marcu, mówiłem to w Polskim Punkcie Widzenia w marcu 2015 roku, choroba umysłowa. Za to tych wszystkich redaktorków, dziennikarzy, którzy mówią, że Putin atakuje Polskę, można postawić przed, przed sądem, bo jest w kodeksie karnym paragraf, że to są podżegacze wojenni. Polacy wierzą, że Putin zaatakuje Polskę. No bo przecież on ma taki interes, żeby tu atakować. I Putin odebrał Krym Ukraińcom. Trzeba zrobić porządek. Krym odebrał Putin w kwietniu. W kwietniu. A Majdan się zaczął w październiku, rok wcześniej. Tyle czasu to trwało. Odbyło się referendum, nawet w Tokhefemie. W radiu Tokhefem jest takie radio. Namawiam do słuchania, bo tam gulgają różne tam dziennikarze. Nie, 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 nie krzyw się. Oni się tak tam dobrze czują, że zawsze puszczą kleksa. Ja wiem, że ciężko słuchać, ale trzeba słuchać, bo oni się tak tam dobrze czują, że czasami powiedzą więcej niż by chcieli. To oni nawet powiedzieli, że tak, było referendum, prawdziwe. Prawdziwe referendum. 95% ludzi powiedzieli, że jesteśmy Rosjanami, Krym jest rosyjski. Nikt nie chce uznać tego referendum, natomiast w Kosowie odebrano Serbom Kosowo na podstawie iluś tam brudasów, którzy nawet nie wiedzą dokładnie, kim są, bo to ani Albańczycy, ani pies, ani wydra, tak. gangsterzy. Nawet nie obchodzili święta niepodległości, ponad żadnej flagi nie wywiesili w kolejną rocznicę yy, Kosowa. No więc tu zjeżdżają Kanadyjczycy! Zobaczyłem prezydenta Dudę, jak namawiał Kanadyjczyków, żeby Kanadyjczycy nacisnęli na świat, że w Polsce mają być jeszcze więcej wojsk a, obcych ma być w Polsce. Jeszcze więcej. No, Nowozelandczyków niech tu ściągnie, a niech ściągnie tu wszystkich. No to już tylko krok od fałszywej flagi. Kto odpali rakietę? Pierwszy. I, i, I nam powiedzą: Tak, to jest rosyjska rakieta, miała paszport, zdjęcie i osobistą dedykację Putina. I pokażą to w telewizji. I my uwierzymy. Od pierwszego strzału umrze, prawda? Ale jak ich tu nie będzie, to może się to nie stanie. I teraz ja to mówię, wystawiam twarz na świat i nazwą mnie ruską kurwą. Głupki. Albo agenci, głupki nieznający historii. Ponieważ największym celem, najświętszym celem jest utrzymanie naszej demografii i naszej, naszej, naszej egzystencji. To jest nasze zadanie główne, to odebrałem od oficerów narodowych sił zbrojnych. Niech się biją, a my się będziemy bić tylko wtedy, kiedy to już będzie ostateczna konieczność. Ostateczna konieczność. I powiedział Piłsudski Bekowi: Nie wchodź do wojny jako pierwszy. Nie wchodź do wojny jako pierwszy za wszelką cenę. W 1934 roku na posiedzeniu Sztabu Generalnego powiedział: Macie 10 lat. Pomylił się, miał prawo się pomylić. Nie przewidział tej błyskawicznej, gigantycznej pracy Niemców. Macie 10 lat i wybuchnie tu wojna. Zróbcie tak, żebyście do tej wojny nie weszli pierwsi. Ale Bek. Kiepskiego był garnituru genetycznego. Mózg u niego też pewnie był niedobry. Samodzielny nie potrafił być. Jak marszałek żył, to bek był idealny. No bo marszałek mu powiedział, w prawo, w lewo, góra, dół. I on jak na tym joysticku tak to robił wszystko. Tak. Ale jak został sam, to mu palma odbiła. I Brytyjczycy go pięknie rozpracowali. Jest opinia beka. Próżny, zadufany, pyszny. No to mu przedłużyli czerwony dywan o 15 metrów i wstawili dwie dodatkowe orkiestry wojskowe. I on uwierzył, że jest wielki w tym sierpniu 1939 roku. Szedł po tym dywanie, oni mu grali. On tak, ja się na wszystko zgadzam. A, a Anglicy mówią, no to weźcie na siebie ten atak, a my wam damy, to sprzedamy wam ten sprzęt wojskowy, którego jeszcze nie wyprodukowaliśmy. Ale a, on tak, dobrze, no to my z honor, honor, nie oddamy guzika, oddaliśmy całe państwo. Nie wytrzymał bidak i umarł. Może go zabili, mam taką nadzieję, tak jak prawdopodobnie zastrzelili oficerowie polscy Komorowskiego na polowaniu w Anglii, jak wściekłego psa go zastrzelili za to co zrobił z powstaniem warszawskim. Bora, Bora Komorowskiego, tak. Dużo ci u nas Komorowskich, tak gdzie nie rzucisz kamieniem tam Komorowski. Ponieważ Anders powiedział, jak wybuchła jak wybuchło powstanie warszawskie po pierwszym dniu pod ścianę ich wszystkich i rozwalić natychmiast. Ja mówię straszne rzeczy. Trudno, Szanowni Państwo, historia jest dynamiczna. Nie trzymajmy się stereotypów. Uczmy się z historii. Nie warto było nie warto było tego powstania wywoływać 60 tysięcy ludzi wymordowanych na woli w pięć dni. W pierwszych godzinach walki 3000 tysiące żołnierzy poszło do piachu klęska, a ten dupek w tej Wielkiej Brytanii chodzi na rauty, na polowania chodzi, ordery, cycki wypina do orderów, zastrzelili go jak psa, nie wolno o tym mówić, bo jakby się naród dowiedział, że go zastrzelili polscy patrioci, no to by zaczęli kombinować, a dlaczego go zastrzelili? No to by wyszło, a on ma być bohaterem Ja mnie lekko go krytykować, ale mam prawo go krytykować, bo ta liczba ofiar i ta klęska powstania warszawskiego upoważnia mnie do tego. Nie mam pretensji do Stalina. Przyglądał się i patrzył. Świetny ruch. A co miał wrogom pomagać? Samiśmy sobie tego piwa nawarzyli. Nie do końca. Zmuszono nas do tego. Nasi sojusznicy nas do tego zmusili. Największym śmiertelnym wrogiem Polski jest Anglia. Historia tak pokazuje. Rząd angielski. Skopiujmy ich dewizę życiową. Nie mamy sojuszników, sojuszy mamy tylko interesy. No to z nimi tak samo postępujmy. Już pomijam taki drobny fakcik nawet nie potrafili, bo to są pyszne łajdaki, nawet nie potrafili z pozorów stworzyć. Gdyby Polakom pozwolili w Londynie maszerować defiladę, lotnikom, żołnierzom, czołgistom, to my Polacy bylibyśmy wdzięczni, bo nam by to wystarczyło. Ale oni byli tak pyszni i tak bezwzględni w stosunku do nas i tak nas, pogardą taką nas traktowali, że nie pozwolili żołnierzom maszerować, za to maszerowali górkowie. Ale Polacy nie. I chwała Bogu, że tak zrobili, bo teraz... Jak piany do płoty mogę ciągle to samo mówić, i kiedyś się zetknąłem z Anglikiem i powiedziałem, że nasz, moim marzeniem jest zjawić się na grobie Churchilla i się odlać na ten grób. I to zrobię, jak będę w Anglii, chociaż mi się nie chce tam jechać. Jest pewna sprawiedliwość, gdyby Polacy z Londynu zapakowali walizki i wrócili do Polski jednego dnia, to następnego dnia komunikacja miejska w Londynie by zamarła. Dostali białych chrześcijan, myślę o Polakach młodych, wykształconych, zaszczepionych, odkarmionych, i oni weszli od razu na rynek pracy. Mało im trzeba gnębić tych Polaków, trzeba cały czas wywoływać ich kompleks niższości. Jesteś Polakiem, jesteś polską świnią, jesteś gorszy. Ale przyjedzie Pakistańczyk, i już do niego tak nie mówią, bo Pakistańczyk albo Hindus ma. Jak to się nazywa na głowie? Turban ma godność pod tym turbanem. Już Anglikowi się kolanka uginają, już szariat zaczyna obowiązywać. Zatęsknią za białymi chrześcijanami, zatęsknią. Pan Żyliński, człowiek bardzo barwny, który ufundował pomnik swojego ojca w Kałuszynie, wywołał na pojedynek tego, z tej partii tam narodowej, na szable. On tamten oczywiście skrewił i nie podjął tego tematu. Bardzo piękny moment to był. A to takie zabawy. Wracamy na nasze podwórko. Anglicy też chcą wojny z Rosją. Bo po co ta wojna im? Ta wojna ma na celu osłabić Rosję, zatomizować ją, obalić Putina, doprowadzić do słabości i taka osłabiona Rosja po kilku latach takiej szarpaniny. A tu Polaki będą ginąć, tam coś zdobędziemy. Zielone ludziki tak wejdą kilometr troszeczkę, potem się wycofają. I to tak będzie, jak tam ciężarówki z trupami będą jeździć, matki będą płakać, księża się będą modlić. W ogóle będzie po prostu jak na filmie. Rosja się osłabi i powie, dobra, dobra, tam będą w te okręty grali 3D, trafiony, 4A, pudło. To, to, a to my, tu na tej kartce my. Oni się tak bawią. A tak po pięciu latach stwierdzą, dobra, to się godzimy. No to się pogodzimy. No to teraz co macie nam do zaproponowania? A no dajemy wam pożyczkę, mówią Amerykanie do Ruskich, na 90%. 99%, tak? Dajemy, skupujecie od nas sprzęt wojskowy i razem idziemy na Chiny, bo musimy, bo już nie ma wyjścia, trzeba iść na Chiny. Wszyscy to mówią. Ja tego nie odkryłem. Trzeba iść na Chiny. No to z Rosją na Chiny może być szansa. Jeszcze muszą... Indie zaprząc do wojny z Chinami, ale dadzą se radę, bo się okazuje, że cała woda pitna jest w rękach Amerykanów. Hinduska woda pitna. Tylko nadzieja taka, że jak się Hindusi zdenerwują, to wyrżną Amerykanów i odbiorą im tę wodę. Takim elementem, pan pozwoli, mistrzu, że taka dygresja, a państwo też. Elementem bardzo przyjemnym, jak czytam historię, jest jak to Afgańczycy wyrżnęli całą brygadę Anglików w XIX wieku. Celuteńkom, tylko kucharza puścili, bo musiał ktoś powiedzieć królowej Wiktorii, że oni wyrżnęli tych Anglików. Jakie to przyjemne dla serca mego, szanowni państwo. Kilku podoficerów przeszło do Indii. A tak, tak jest. Jak, jak? I oni powiedzieli, dobra, zdajcie bronię, my was puścimy wolno. No to ci Anglicy zdali broń, a im po gardłach nożami. Boże ty mój, jest Bóg jednak, tak. Żadnej litości dla Dłajdaków i Żadnego poczucia niższości u nas, żadnego obcego wojska na polskiej ziemi, żadnego biadolenia. Matka Boska za nas tego nie załatwi. Matka Boska nie lubi słab słabolców. Sama była twarda jak kamień. Patrzyła na śmierć swego syna. Ktoś ma wątpliwości? To niech sobie zobaczy film Pasja. Za którą to zapłacił wysoką cenę artysta, który to stworzył. Tam jest tak, że można uwierzyć, nie jak w Hollywoodzie, że biją Chrystusa, a on makijaż bezbłędny i umiera na krzyżu. Matka Boska była twarda. Nasze matki też są twarde, ale nie zasłużyły na to, żeby opłakiwać swoich nastolatków. A te głąby, te bukaty dziewiętnastoletnie, to one się rwą do walki, bo mają te łby nie wszyscy ale mają te łby błys spreparowane. Ojczyzna, patriotyzm, ruski nas zaatakuje. Praca będzie nad nimi trwała. Z kamracą ich stworzą z nich małe oddziały, nie za duże, związki taktyczne. To będą takie oddziały kompania w strukturach armii amerykańskiej, takie kanonen fleische. będzie gwizdek do ataku, a wcześniej powiedzą: Słuchajcie, no Iwan, słuchaj. O tej, o tej godzinie taka to i taka kompania Polaków zaatakuje na tym odcinku. 90% strat. I matki polskie w płacz. Księża się modlą, dzwony zbiją, a Polacy się gotują z nienawiści do ruskiego. Ile jeszcze? się pytam. Ile jeszcze? Ile razy jeszcze mają. ulało mi się. Sobie spokojnie żyłem, cieniuteńko z boczku. Krew mnie zalała i mam za swoje, ale jak już wylazłem z tej nory, to już muszę szczekać. Nie odpuszczę ani na krok. Nie odpuszczę. Zawsze to mówiłem. Niewiele osób to słuchało. Mówiłem to ludziom z PiSu, bo nie ma PiSu, szanowni państwo, taka partia nie istnieje. Nie ma partii PiS. Jest tylko, proszę państwa, rdzeń, nazwijmy go PC. I on rządzi, a reszta ludzi myśli, że jest z jakiejś partii. Nie ma na nic wpływu. To są bardzo rzetelni, poczciwi, dobrzy Polacy, przejęci historią Polski i naszą przyszłością, ale są instrumentem. Instrumentem. Gdzie jest partia PiS, jeśli cały czas obowiązuje punkt 1066? Gdzie jest partia PiS, jeśli obowiązuje ustawa o nowym prawie górniczo-geologicznym, która oddaje naszą ziemię i naszą litosferę w pakt koncernom amerykańskim? Gdzie jest partia PiS, która nam przygotowuje specustawę węglowodorową, gdzie wojewoda jednoosobowo będzie mógł obalić wszystkie postanowienia rad gmin, rad miejskich, yy, yy, innych decyzji yy, ochrony środowiska jednym podpisem będzie mógł to anulować, żeby nie przeszkadzać koncernom wydobywczym? Gdzie jest partia PIS, która pozwoliła na uchwalenie tej uchwały górniczo-geologicznej? To jest prawo, ono będzie obowiązywać. I jak będzie obowiązywać, to trzeba będzie chronić tych, którzy działają zgodnie z prawem. To się już w Polsce stało. Wieś Żurawlów na Zamojsczyźnie. Tam ludzie nie pozwolili koncernowi Chevron wejść na pola i wiercić za gazem łupkowym. Bo oni chcieli to robić bez pozwoleń, nawet nie mając polskich yy, yy, pozwoleń zgodnych z polskimi normami. Po prostu weszli, bo dostali koncesję. I Wikileaks ujawnił depesze amerykańskie. Amerykanie piszą, bo w 2006 roku pan Kaczyński, <laughs> Jarosław, oddał wiceprezydentowi Dickowi Cinejowi całą naszą litosferę, wodę pitną, słodką, za 1% wartości. Dick Cheney był wiceprezydentem firmy Halliburton, która w Iraku przy ropie robiła. I to on stwierdził, że po co mamy za tę ropę płacić, jak zrobimy sobie wojenkę i będziemy mieli tę ropę za darmo. A my, jak te barany na tą wojenkę poszliśmy. Nie może wyjeżdżać za granicę, ponieważ są za nim listy gończe. I teraz nawet przyleciał do Londynu, ale nie wysiadł z samolotu, bo już na niego czekali, żeby. Bo gdzie jest ta broń masowego rażenia, co Hussein ją miał? Pokażcie mi państwo, jakaż to hańba, że nasze wojska tam poszły. Ale do tej wojny nas wypchał Kwaśniewski z Millerem. Bez komentarza. Ale do Afganistanu nas wepchali Kaczyńscy. I co myśmy zyskali w tym Afganistanie? Nauczyliśmy się wojować? Nie. Działaliśmy jak żandarmeria polowa. Żandarmeria polowa. Hańba. I ci żołnierze, którzy tam byli, byli mówią, myśmy się bardziej bali Amerykanów niż Afgańczyków, bo ci strzelali do wszystkiego. Co się rusza? A co? Tak mają murzgi sproponowane. Friendly fire to się nazywa. Przyjacielski tak. ogień. Tak. Do wszystkiego strzelali. A potem, a ileśmy tam zabili ich? Aj, szkoda, taka szkoda. To sojusznicy byli. Ach, jaka szkoda. I przyjechał Obama i mówi tak: położył rękę na piersi na placu zamkowym i mówi: Nigdy już was nie opuścimy. A ja mówię: Kurwa, nie! Niech nas opuszczą! Niech nas opuszczą. Herbert napisał piękny wiersz. Powiem wam fragment. I będzie jak zawsze: Niewyspani dowódcy, rude pola chwały i krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami. Jesteśmy sami i chwała Bogu. Jesteśmy sami i dzięki Bogu mamy być sami. Damy sobie radę. Damy se radę. Tylko daj nam, Panie Boże, Polaków urządu, którzy będą wiedzieli, że to hańba żebrać w Kanadzie, u Kanadyjczyków. I to może przyjechalibyście do nas, co? A może byście wsparli, żeby ten szczyt na to był jeszcze większym szczytem? A my będziemy szpicą na to. Weźmiecie nas i tak nami tak jeb, jeb, jep tak w tego ruskiego niedźwiedzia. Nami, co? No ale musicie nam za to zapłacić, żeby my wy tak. Wami tak będziemy walić tego ruskiego. To my zapłacimy za wszystko. No ale zginiecie. No ale będziemy sławni. Proszę państwa, wybaczcie, że kpię. a to się tak dzieje. Gdyby minister obrony narodowej naprawdę chciał obronność Polski podnieść, to w miesiąc po objęciu urzędu zrobiłby pobór do wojska. Zgłosiłoby się setki tysięcy ochotników, bo się zgłaszają. Jest miejsce, można koszarować i szkolić. Oni by żarli z butów własnych te kasze, bo są tacy przepełnieni patriotyzmem. Ale Polacy nie mogą być uzbrojeni. Polacy nie mogą umieć walczyć, bo nie daj Boże, jeszcze nam zrobią krzywdę. A tutaj się szykuje tyle pięknych sytuacji. Wyprowadźmy Polskę z Unii Europejskiej. Ja nie byłem za Unią Europejską nigdy. Ale pamiętam banery wszystkich partii politycznych oprócz LPR-u i samoobrony, gdzie nawoływały Polska w Unii. Pamiętam ban baner PiSu, orzeł ci głowa, piękny jak żywy, i napis: Polska w Unii Europejskiej. Strasznie mnie to bolało. I to referendum, na które nas napędzali, a wystarczyło nie pójść. Bo jak się poszło, to zostałoby i tak sfałszowane, gdyby wszyscy napisali na nie, to się dostawia krzyżyk na tak, bo frekwencja się liczyła. I giertych, pamiętacie takiego człowieka? Sławę wtedy zrobił we wszystkich telewizjach. On wtedy mówił, trzeba iść na referendum, trzeba zagłosować, każdy według swojego sumienia. To była cena za jego sławę. Znam ludzi z LPR-u z Polski, którzy mówili mi, jak Warszawa rozbijała struktury LPR-u. W Polsce, na prowincji, bo ludzie w lpr to nie były głupki. No więc ta wojna musi być. Musi być ta wojna, bo się interes musi kręcić. Na to zgody nie ma. Nie wiem, jak to zrobić. No bo ja jestem od razu ruską kurwą, jak tak mówię, przepraszam. Bo nie można mówić, zaraz, zaraz, kochani, tam jest przepaść, tak pędzimy. Amerykanie nam dali mapy tam jest most. To są dranie. To są dranie. Potrzebują tutaj, naszej ziemi. Potrzebują 65 miliardów dolarów odszkodowania, o których mówi pan Michalkiewicz, pan Brown. Bardzo wielu ludzi mówi. Mistrz też mówił o tym, prawda? No to jakim damy te 65 miliardów? Nie damy. Ale i Romaszewska powiedziała, że musimy zapłacić Była. Tak, Romaszewska. Ale powiedział to też Kaczyński, Jarosław, że musimy na to zapłacić. Order, order Proszę bardzo. Kaczyński powiedział, że musimy zapłacić, był za żywnością genetycznie modyfikowaną, był za akta, był za Timoszenko, krzyczał niedawno uwolnić Julię Timoszenko, a Ukraińcy mówili Zastrzelić tę sukę. A on mówił, uwolnić jakżeż mu dużo uchodzi na sucho. Ja, ja go nie oszczędzam, tragedia wielka, zginął mu brat. Ale to co? Pamiętam 2007 rok, jak on oddaje władzę. Oddaje władzę, bo, mu, bo, bo, bo powie, że mu fałszywe te fałszywe mu pokazali yy, prognozy wyborcze. I on oddaje władzę. To ludzie przez całą historię truli dzieci, mordowali żony, żeby się u władzy przytrzymać. A on władzę oddaje. A wiecie, dlaczego oddaje władzę? Bo trzeba było traktat lizboński. Ratyfikować, który brat podpisał. Brat podpisał i stało, mówi: Musiałem podpisać, bo taka presja była na mnie, że podpisałem już dla świętego spokoju. A wy, laj, za coś takiego, kolego. To mu trumne narodowcy zanieśli w październiku. Pod, pod, pod. On podpisał traktat lizboński, nie przeczytał 700 stron, ale podpisał. To to jest prezydent? No, wychodzę na ruską kurwę, tak? bo jestem przeciwko Kaczyńskim, ale ja umiem patrzeć i widzieć. W traktacie lizbońskim pierwsza rzecz, jak ktoś nie wie, to przypomnę. Wcho żeniliśmy się z Unią Europejską na podstawie traktatu nicejskiego. Krzyczał Rokita, Nicea albo śmierć. Bo tam mieliśmy 27 głosów jako naród, Niemcy mieli 29. Żeniliśmy się z piękną, młodą, genetycznie czystą dziewczyną, bez chorób wenerycznych, zdolną do rozpłodu. Okazało się, żeśmy się ożenili ze starą, zmurszałą, chorowitą, nienormalną babą. No, wybaczcie Państwo. No to wiecie Państwo, mój kolega mówi tak. Rany Boskie, ja się boję dziecka do szkoły posłać, bo, bo do szkoły weszło towarzystwo lambda. Ono może tam chodzić po tej szkole i indoktrynować te dzieci. A jest takie jedno państwo, gdzie jest dekret napisany, nie wolno młodzieży indoktrynować homoseksualnie do 18 roku życia. Młodzież jest pod ochroną. Co to za państwo? No, jesteśmy wszyscy putinowcami, prawda? Bo oczywiście rusofoby powiedzą tak, 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 ja nie jestem za pedałami, ale też nienawidzę Rosjan. No ale kolego, prawo jest prawo. Język nienawiści, prawo, nie lubisz homoseksualistów? Pójdziesz do więzienia. Każdy ma prawo żyć. W Konstytucji mamy napisane: nikogo nie wolno dyskryminować za preferencje seksualne, a mój kolega psychiatra mówi: Ty, zrobimy ci tak, że ty nie możesz płacić podatków, bo jak płacisz podatki, to jesteś niezdolny do miłości. To twoja preferencja seksualna. Wygrasz w sądzie, w pierwszej instancji. Każdy tak chce. Proszę Państwa, żarty żartami pchają nas do wojny. I najstraszniejsze jest to, że ona się stanie tak nagle. Bo się godzimy, będzie szczyt. Już ustawa dzisiaj weszła, czy obradują? Obradują dzisiaj nad ustawą. Jak ona wyjdzie w życie, to za 10 minut wszystkich nas zamkną. Bo zagrażamy bezpieczeństwu państwa. Jeden gada, Putinowiec, tu mistrz siedzi, za dużo wie, a państwo co tu robicie? I na dwa tygodnie, zgodnie z ustawą? Na dwa tygodnie. Tak, słuchacie co mówię? O, wasza wina jest wielka. O, wasza wina jest wielka. Dwa tygodnie można człowieka trzymać, nie trzeba nikogo informować, że go zabrali, rozumiecie? A no, władza jest zawsze w rękach władzy, władza się musi utrzymać. I co? Jestem przeciwko patriotycznie nastawionemu, nastawionemu yy, PiSowi, jestem antypolakiem, nie chcę tu Amerykanów, a ja chcę polską armię. Ja chcę polskie rakiety. A wredzikowie wczoraj kopali pod te rakiety. No i jak tam będzie? Pamiętacie, mówiłem o lotnikach amerykańskich. Założyli polskie mundury, przybrali polskie stopnie, poddali się pod polską komendę i bombardowali bolszewików równo. Eskadra Kościuszkowców w 1920 roku. Świetni faceci. Jeden dwa razy z niewoli rosyjskiej uciekł nawet. Nawet Murzyn był w stopniu sierżanta. Ale tam w Rdzikowie będzie 300 amerykańskich żołnierzy, którzy będą eksterytorialni i będą słuchać generałów amerykańskich. Czyli jak generał, generał im powie, odpal na Kaliningrad dwie rakiety, zobaczymy, co się wydarzy, no to oni odpalą. Bomby byśmy nie odpalili. Jest taki rysunek, chodzi po internecie, na pewno widzieliście państwo, stoi niedźwiedź rosyjski, za nim stoi facet przebrany za Krakowiaka w krakusce z, 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 z pawim piórem, a za nim wujek sam i jeszcze jakaś inna karykatura i mówią, kopnij go, uderz go, jak cię zaatakuje, to my cię obronimy. No, ile możemy kopać ruskich? No to jak będziemy tak kopać, to dostaniemy co chcemy. Ja się na to nie zgadzam. Ja nie chcę się z nimi kochać. Nie chcę się z nimi, chociaż mogę z nimi pośpiewać. Ale to mój sąsiad. Choćby z tego faktu, że ja do niego mówię po polsku, on zrozumie co mówię. On do mnie mówi po rosyjsku, ja zrozumiem co on mówi. I my sobie te. Przeczytajcie wiersz Herberta Biali Rosjanie. Nie potrafię go z pamięci powiedzieć. Wstrząsający wiersz o emigracji Rosjan po rewolucji bolszewickiej. Wstrząsający. Biali Rosjanie. Piękny wiersz. Napisał Okudżawa. Pospólny los Polacy nas zdawien dawna zbratał. I teraz my, 38-milionowy naród, mamy naszą młodzież poświęcić, żeby oligarchowie amerykańscy mogli być bogami. Bo oni już wszystko mają. I Duda przy tym redzikowie, a weźcie sobie, do, do, wejdźcie do internetu, pooglądajcie sobie, jak się w alikwocie głosu pana Dudy kłamstwo pojawiło. Bo ja bym się zapytał tak, panie Duda, a kogo te rakiety będą chronić? A on mówi: nasze niebo będą chronić. Cytuję. Aha, znaczy, one tu będą strzelać, i te rakiety, co ze strzelą nad naszym niebem, rozpieprzą się nad Polską, i będziemy wtedy chronieni, tak? Nie, nie, one mają chronić niebo amerykańskie, jeśli to w ogóle jest tarcza, a nie broń ofensywna. Ale już je, za chwilę będziemy je mieć. No to jak będziemy je mieć, no to, no to Ruscy, przecież to nie są idioci, nacelują swoje na te miejsce. Ja mówię rzeczy tak banalne i oczywiste, że jestem ruską kurwą. Bo ma być tak, że Ruscy, my, za trzy dni Putin będzie w Warszawie, bo się chce piwa napić na Placu Zamkowym Polskiego. Zaanektuje nas jak Krym. Słyszycie Państwo, to jest choroba umysłowa. To jest powtarzane non stop, non stop, to jest powtarzane we wszystkich rozgłośniach radia. W Radiu Maryja, w Superstacji, we wszystkich radiach to jest powtarzane. W telewizji. Ludzie zaczną w to wierzyć. Ja jeszcze wierzę w mądrość kibiców. Kiboli. Kocham ich. Ostatnia nadzieja białego człowieka. Ostatnia nadzieja, bo oni mają za program, program takiego. Ja nie wierzymy wam. Wierzę, że oni się nie dadzą przekabacić. Ale jak wejdzie prawo, za chwilę wejdzie prawo antyterrorystyczne, no to ten kibol z szalikiem coś tu miał, trzeba go było zastrzelić, okazało się, że miał dwie puszki piwa. Ale prawo działa. Przecież ludzie wysadzają w powietrze się Arabowie. Wiecie, dlaczego ten trzeci Arab się nie wysadził w Belgii? Bo oni się nie mieli wysadzić. Oni mieli wtoczyć na lotnisko te bomby i uciec. Ale ich wysadzono. I ten trzeci to zobaczył i uciekł, zostawił tę bombę. Bo to nie był żaden arab. Śpiewał Rosiewicz kiedyś. To nie byli milicjanci, bo to byli przebierańcy. Jest udowodnione: to był konfident belgijskiej policji. Fałszywa flaga. Zrobią nam fałszywą flagę. Nie wiem, co zrobić. Znaczy, zrobiłem co mogłem. Podszedłem do faceta z kamerą, powiedziałem, panie kolego, widziałem krzyż na, 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 na piersi Bodakowskiego Narodowych Sił Zbrojnych i chciałem coś powiedzieć. Możesz potwierdzić, prawda? Było tak? Bo już mi się ulewa, już nie mogę tego, na to patrzeć. Nie mogę patrzeć na kodowców. Rozmawiałem z kodowcami, mówię, a wy chcecie tu wojska amerykańskie w Polsce. Tak! A, a, a dlaczego protestujecie? Bo my nie lubimy Kaczyńskiego. Ale kurwa, ja nic nie rozumiem. On też chce wojska amerykańskie tu w Polsce. Jak to? No to wy chcecie, on chce, no to, no to jak to? I tu już mętne oko. Nic nie rozumieją. On tak samo chce. Duda podpisał szczepionki dla dziewczynek obowiązkowych HPV? Poczytajcie w internecie. Szwecja zrezygnowała, Francja zrezygnowała. Czym to grozi? Depopulacja. Jest takie słowo depopulacja. To jest płodność po osiągnięciu dojrzałości. Wiecie Państwo, jeszcze Wam powiem dwa takie określenia. Jak ktoś w Polsce je wy wymieni, to jest wariatem. Harp, hemitrals. Jesteśmy wariatami. Witajcie. Psychiatra jest czystym Tak, no ale niech Pan spróbuje zarazić jakiegoś dziennikarza tym tematem. To się pojawił jakiś mędrek w tokefemie? Albo w RDC i mówił: No, to są przecież te opary kondensacyjne, one się rozchodzą. 17 września 2015 roku widziałem proces chemitralsów nad Warszawą w Krzyżak. Rozszerzyło się i zniknęło słońce. Gdzieś to opadło. Nie wolno o tym mówić. Ale w internecie już jest, co to jest, bo w Stanach Zjednoczonych tam wszystkich za mordę nie wzięli i się rząd amerykański przyznał. Co to jest, a potem dorobił do tego teorię, że schładzają ziemię. A co oni robią? No, mózgi nam psują, szanowni państwo, mózgi nam psują. Ale powiedzcie to: powiedzcie to na Uniwersytecie Warszawskim do wielebnych profesorów. Oplują was. Napędzają nas na wojnę. Każdy, ka każdy z nas ma obowiązek do tej wojny nie dopuścić. Każdy z nas ma ogromny potencjał, uwierzcie mi. Jestem tego przykładem. Przepraszam, nie, nie szukałem żadnej sławy. Nie myślałem, że to tak będzie. Jak mi zadzwonili, że tyle jest wejść, to, to, to się wystraszyłem, a potem się ucieszyłem, powiedziałem to. To znaczy, że chmura świadomości zbiorowej jest taka, że ludzie już to wiedzą, że jest zagrożenie wojną, dlatego mnie posłuchali. Bo, jakby mi mówił o chemitralsach, to byłoby 1200 osób na liczniku. Bo nikt nie chce. Nie czujemy zagrożenia chemitralsami. A są mądrzy ludzie, którzy mówią, że harp nam kradnie wodę. Bo w Syrii prawdopodobnie susza. teraz mówię jak wariat, susze w Syrii prawdopodobnie wywołał harp, żeby zdestabilizować społeczeństwo, wepchnąć je w biedę. I mówią mądrzy ludzie, że Fukushima to też był harp. Dobra, fakty są takie. Przyjadą ile dwie brygady amerykańskie? No wszystko jedno, to będzie. 100 min wystarczy, żeby to załatwić, w razie czego to jest. Ale będziemy strzelać do Amerykanów? Zobaczcie państwo, jaki chichot historii. Będziemy się bić z Amerykanami u nas na polskiej ziemi. Wyobrażacie to sobie? Kto stanie u naszego boku? Oszczędzamy na transporcie, bo... My, my oszczędzamy na transporcie, tak, to prawda. Ale zobaczcie państwo, dziękuję mistrzu, zobacz, tenże PiS, który nie wymienił ambasadora, jak się ten w Ameryce nazywa? Szneps, Świeć panie nad jego duszą. Tak, nie wymienił, ale za to awansował tego samego człowieka, który był szefem sztabu generalnego, znowu na człowieka, na szefa sztabu generalnego. Wiecie dlaczego to zrobił PiS? No bo on już jest przeszkolony w Ameryce. On już jest przeszkolony, wyszkolony, zna te wszystkie tam hasła, tam te kody, niekody. No to po co? To nie można wymieniać. Ale to był człowiek PO, ten generał sztabu generalnego. Jak on się nazywa? Ten, który na C. Znajdź w internecie. Generał sztabu Szef sztabu generalnego mianowany przez Macierewicza. Został ten sam generał. No to słuchajcie, no to przymierzmy to, że zostaje szefem sztabu generalnego Bundeswehry Keitel, bo go nie powiesili. Nie ma różnicy. Też Niemiec. Może dowodzić Bundeswehr. Dobry, dobry. Tak, poza tym wiedział, wiedział jak prezydentom tyłek lizać. Lizał Hitlerowi, to Leo Kajtel na niego żołnierze mówili, czyli Lokaj. Kończę. To, co mnie przepala, to, co mnie boli. Nie zgadzam się na wojnę. Nienawidzę napychania młodzieży polskiej na samobójstwo podnosząc do rangi nie, niesamowitej przygody powstanie warszawskie. Pięknie za ojczyznę umrzeć. Piękniej dla ojczyzny mordować wrogów. Piękniej. Mój dziadek, kawalerzysta, artylerzysta konny ze Stanisławowa, bardzo miał potem podłożycie. I mówił, szkoda, że nie zginąłem we wrześniu w 39 roku, kiedy ładowaliśmy po niemcach taka żurawiejka bez daków. Jak strzelają nasze daki, to fruwają nogi flaki. Wtedy jakaś kulka by przyszła, pach w głowę bym zginął, a tak gnije za życia. Generał Paton mówił o tym do swoich żołnierzy. Tak. Prawdziwy generał. który przyjeżdżał tak, Ale co zrobili z Patonem? Wypadek mu zrobili, tak, mistrzu? I zabili Patona. A on z mówił do tak, tak? swoich żołnierzy. Gocu, gocu, Żołnierze, nie mówię wam, żebyście ginęli za ojczyznę. I tak. tamte tak. skurwysyny zginął za swoją ojczyznę. Zresztą Związek Jaszczurczy, Narodowe Siły Zbrojne mają Patonowi dużo do, do zawdzięczenia, ponieważ on ich skoszarował, dał im broń przyjął ich na wikt. Trafiliby na innego, to by to rozstrzelał. To, tak, rozstrzelał. Tak, nie, rozstrzelał by sobie. Tak, tak. Tak. Proszę Państwa, odcinamy tę całą kabaretową formułę nie dla wojny. Nie dlatego, że jesteśmy tchórzami. Tylko to, to nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna. Żadna wojna nie była nasza. Libia nie była nasza, Irak nie był nasz, Afganistan nie jest nasz. Ja nie jestem tchórzem. Nie jestem pacyfistą. Nie jestem pacyfistą, jestem czynnym kawalerzystą, należę do Stowarzyszeń Kawaleryjskich. Jestem w Związku Jaszczurczym. Uważam, że lepiej dać w mordę niż przeprosić. Trzeba młodzież uczyć walki. Lepiej uczyć młodzież strzelać niż różańca ich uczyć. Bo róża... na różaniec przyjdzie czas. To nie jest sprzeczność jednego z drugim. Prawda? Ale kolejność jest naprzód, strzelamy, potem się modlimy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Wybaczcie, że tak sobie pozwoliłem wyskoczyć z nicości, ale tak się historia zaciągnęła. Mistrzu, wybacz, że ośmieliłem się wyjść przed Ciebie, jak w tym było cymbalistów wielu, ale prawda, zagrałem przed Tobą z całym szacunkiem. Dobra, bardzo dobrze, dajmy spokój z tym mistrzem. Nie, to z Jest, pełnego... Że... Jestem emerytowanym nauczycielem. Nie, nie, nie mogę emerytowanym nauczycielu. Nie być emerytowany nauczycielem, wolę być mistrzem. I myśli, no tak, się wtedy profesor. Z całym szacunkiem i, i podziwem uważam, że to, co pan robi, to, co robią ludzie, pan Michalkiewicz, pan Braun i jeszcze inni ludzie, którzy mają to ciśnienie przekazać nam prawdę. Niech żyje Wielka Polska.